Transmetal 666 znowu nadaje. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy kolejną recenzję, kolejną wideoprezentację z serii Transformers. Oczywiście też na specjalne życzenie widzów, bo jak już mówiłem, ja nie jestem zbytnio, że tak powiem, jakimś tam super fanem Transformers. Znaczy, oj, przepraszam, pieprzyłem gapę teraz. Nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że nie jestem specjalistą w robieniu wideotransformacji, recenzji akurat Transformerów, ale nieważne. Na życzenie jednego z moich widzów, zresztą zwykłe dwóch lub trzech tych samych, robię dzisiaj prezentację tego otoż Transformera. Jest to Transformers Animated Bulkhead, wersja Voyager Class. Cóż, Bulkhead jest też jedną z postaci bardzo takich miłych. On, jak już mówiłem, występował w Animated, czyli to jest właśnie seria Transformers Animated z tej serii, ale występuje teraz też w serialu animowanym, oczywiście Transformers Prime. Teraz jest Bulkhead, tylko oczywiście trochę zmieniony. Wydaje mi się, że chyba, myślę, że na korzyść nawet, bo ten jest troszeczkę taki nie do końca fajny, przynajmniej moim oczywiście zdaniem. No cóż, jest to taka półciężarówka, i to bardziej przypomina świnkę skarbonkę tak naprawdę. No ale jest to jakiś taki pojazd wojskowy, tu są widać jakieś koguty, jakaś gwiazdka zielona, zielony kolor może nawiązywać do jakiejś militarnej jednostki, także no tutaj ciężko powiedzieć, ale coś w tym guście, bardzo taki pojazd opancerzony, no cóż, nie jest zły, mówię, mi to przypomina świnkę skarbonkę, z tyłu tutaj są jakieś zarysy, wygląda to, że jakaś tam klapa, prawda, czyli bardziej jest to pojazd taki opancerzony do transportowania najprawdopodobniej jakichś, może nie tyle więźniów, co po prostu żołnierzy gdzieś tam zrzucanych na tył wroga, czy coś w tym rodzaju, którzy tam gdzieś mają jakieś operacje. W każdym bądź razie, no cóż, dość ciekawe. No to co, może zaczniemy transformację. Może mi się uda, kurczę, tym razem bez większych problemów. Tylko tak. O, właśnie. To dajemy na boki. Tu już widać jego potężne łapy. Zaletą Bulkheada jest to, że ma bardzo małe nuzie. Zresztą jak widzicie, te nuzie już są tu widoczne. A ogromne to ma ręce. Te nóżki możemy w sumie to nawet wziąć je i już stąd wyciągnąć. Spójrzcie, to są jego nogi, praktycznie w całej okazałości, że potężne, nie? Trochę to śmieszne, no ale takie są. Tu uwolnimy te ręce, o, tu są jego graby, już widzicie. Także no, chłop ma czym zamiatać. O, już się już od razu je zamontuje na przodzie. Głowę możemy w sumie, hop, też już, o, cyk, wyciągnąć. To jest nasz Bulkhead. Trochę taki zębiasty, z fajnym logiem Autobotów na przodzie. Ten cały tył przekręcamy. Ue, takie proste. Hop. To jakoś powinno być... To powinno być dane do tyłu. No to się łatwo mówi, gorzej się robi. Będę musiał to jakoś inaczej naprawić. No, jestem już. Te zaczepy musiałem dać troszeczkę tutaj do tyłu. No, wtedy on sobie, to sobie tak, tak se to tu fisi. Co nam tu jeszcze zostaje? To tak. To tak. Ups. Niestety odpadają te elementy, więc trzeba trochę uważać. No i tak naprawdę nasz Bulkhead już jest praktycznie gotowy. Zostaje nam tylko jeszcze umiejscowić to. Ręce. I już. No to nasz Bulkhead w całej swojej okazałości. No mówię, malutka świnka skarbonka. Aha, jeszcze sorki zapomniałem, bo tu jeszcze trzeba nogi wyciągnąć, żeby on sobie mógł na tych małych kikutkach stanąć. Już. Już. I oto nasz Bulkhead. No cóż.
Powiem tak, nie jest to figurka, która należy do moich faworytów, jeśli chodzi o Transformers. Szczególnie ten model, tego Bulkheada. No jest taka sympatyczna dość, ponieważ tam parę razy ten serial widziałem. Oczywiście mówię tutaj o Animated. A jeśli chodzi o Transformers Prime, to oczywiście mam w ogóle to nawet dwie serie mam. To znaczy sezon pierwszy i sezon drugi, także jakby ktoś chciał. Oczywiście w HD, no niestety nie po polsku, ale tam ten angielski nie jest znowu jakiś taki straszny, więc myślę, że dzisiaj dzieciaki w podstawówce bardzo dobrze, biegle władają, więc myślę, że nie będą mieć większych problemów. Myślę, że tutaj w ogóle tłumaczenie tego nie jest jakieś tam strasznie zawiłe i ciężkie, aczkolwiek ujmę to tak, że są tam pewne takie zagadnienia typowo techniczne, jakieś tam, nie wiem, konwektor czasowy, czy jakieś tam inne rzeczy, to można się domyślać, o co chodzi, ale ogólnie nie jest źle, także jeżeli ktoś by chciał, to mogę, to możemy porozmawiać na ten temat. Oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę pierwszą serię i drugi sezon w HD sobie zobaczyć, to może się do mnie zgłosić. No i tak, wracając do naszego Bulkheada. No, figurka taka, no widzicie sami jaka. Ja osobiście powiem wam szczerze, no jest taka na dwa razy. Znaczy, tak, tutaj góra to mi się podoba, jest bardzo fajna, tylko żeby te nogi zrobili drugie tyle dłuższe, to ja myślę, że wtedy byłaby lepsza, no ale on taki jest, no. W Transformers Prime też jest taki troszeczkę inny, poprawiony, to jest, te nogi są faktycznie wydłużone o te nie wiem, no 5 kurczę centymetrów, ale jednak są lepsze, także tutaj już jest trochę to inaczej zrobione, jest w ogóle inna ta jego twarz trochę i w ogóle, ale sam styl został bardzo podobny. No tak, patrząc na te punkty artykulacji, no to ręce mają dość dużą tę punktację. Tutaj głowa kręci się nam trochę na dół, troszeczkę tam w bok. No tu akurat jak schowamy, to zobaczcie, może i w ogóle nie mieć. Logo Autobotów. No to kikutki małe, no wbrew pozorom, słuchajcie, kikutki też się ruszają jak najbardziej. Nawet spójrzcie, może zrobić coś takiego, o, sorka, coś takiego z nogą. Czyli zgiąć prawie w staw 90 stopni. No, ale nie wiem po co, no bo to, mówię, te kikutki są znacznie za małe. W ogóle tutaj staw kolanowy powinien się zatrzymać właśnie od tego momentu. Wtedy to troszeczkę by inaczej wyglądało. No ale nic, tak po prostu taki Bulkhead ma być. Z tego co wiem, to go lubią. Co tu mamy dalej? Tu mamy jeszcze parę punktów artykulacji na ręce. Same łapy też się, o, spójrzcie, ruszają, bo akurat nie ma typowych tam 5 czy 4 palców, tylko ma 3 takie śmieszne zaczepy, łapy, jak można powiedzieć, dźwigi, coś w tym rodzaju. Nie wiem, czy akurat ta łapa jest ruchoma, ale jest ruchoma, a on tutaj ma taką fajną wyrzutnię zamontowaną. To jest chyba jedyny plus tego Bulkheada, to co przynajmniej ma w rękach zamontowane. Jak sobie tu przyciśniecie, to o, tam, spójrzcie, on miał taką banię, że jak założył tym, to temu latało i normalnie prał tym swoich przeciwników, durnych deceptów. No, powinno wystrzelić, tylko że no niestety nie wystrzeliło za bardzo. Tu jest jeszcze też taki hak specjalny, który powoduje, że no właśnie powinno coś wyskoczyć chyba. Powinno czy nie? Dobre pytanie. Ale nie, tu też powinno wyskoczyć, tylko że no coś za bardzo nie chce. No cóż, trudno. W każdym bądź razie tutaj też jest bardzo podobna sytuacja właśnie z takim czymś. Też takie coś mu wylatuje i to też powoduje, że no jest dość ciężkim przeciwnikiem do powalenia. Także cóż, Bulkstar i swojej okazałości Transformers Animated Voyager Class Bulkhead. To tyle. Mam nadzieję, że się podobało moim widzom, tym, którzy mnie prosili o tą reckę. Jeżeli będą oczywiście jeszcze coś chcieć, to ja, pokorny sługa, przychylę się do tego i postaram się spełnić ich życzenie. To tyle. Trzymajcie się, przyjaciele. Bardzo miło i ciepło i serdecznie żegnam i oczywiście jeszcze serdecznie zapraszam na kolejne wideo recenzje z tego cyklu. To tyle. Na razie.